Dzień dobry, moi kochani. Muszę sobie kupić kubeczki na wynos, bo właśnie z taką szklanką idę do auta. Kawka z samochodu. Powiem wam, że co dwie jury, to nie jedna. Zajebiste na ekspres. Powinnam wyjść z domu 7:40, także mam 24 minuty opóźnienia. Jest naprawdę kiepsko. Po drodze będę rozmawiała ze wam przez telefon. Odkąd nie jeździmy razem, bo mieszkamy daleko teraz od siebie. Wcześniej mieszkałyśmy naprawdę blisko i wszędzie po prostu jeździłyśmy razem, a teraz nie jeździmy razem. Więc dzwonimy do siebie za każdym razem, jak gdzieś jedziemy, bo ten moment zawsze tej drogi to był dla nas moment rozmów na wszelakie tematy. Halo? Pokażemy wam kolory, zdradzimy kolory. Proszę bardzo, to jest pierwszy kolor, taki smoky blue. W ogóle wszystkie kolory w tej kolekcji dresów będą takie przydymione. To są po prostu kolory jesieni, słuchajcie, pięknie wyszedł. On jest, słuchajcie, taki moim zdaniem bardziej na żywo w róż niż w beż. Bo tutaj wiadomo, kamera troszeczkę mi przekłamuje. I ostatni kolor, totalnie kolor tej jesieni. Wszystkie odcienie właśnie takie ceglane, takiego pomarańczu. Dla mnie to jest taki właśnie typowy koniakowy, przydymiony również koniakowy. Także będzie fajnie do każdej karnacji, nie tylko do tej ciemnej, ale do jasnej karnacji również będzie wyglądać pięknie. Ja, słuchajcie, jestem fanką tego koloru. Ja się już nie mogę doczekać, aż będę to nosić. No pięknie to wszystko wygląda. A taupy to taki klasyk, co? No, to jest klasyczek. Ale wiesz co, nie miałyśmy nigdy takiego klasycznego koloru. Niby to są kolory jesieni, ale moim zdaniem to są kolory, które można nosić przez cały rok. Piękne, super. Wyszły bardzo. Piękne, ładne. Bardzo wszystkie są takie delikatne. I co też jest fajne, to wszystkie będzie można znowu ze sobą łączyć. I wszystkie bluzy będą wyglądały też fajnie do jeansów. Dobra, idziemy wybierać kolory haftów. Dzień dobry. Dzień dobry. To mi się wydaje, że do tego, to gdzieś tu bardziej, nie? No, zaraz będę szła po mnie. Widzisz? No, to będzie łatwiej. Czy ja wiem? Widzisz, nie, to nie musi jest być... takie proste, dlatego ale, że... Ale Ewcia, ale na przykład myślisz, że to będzie za ciemne? No, myślę, że tak. Mamy te kolory takie bardzo przydymione. Mhm. Nieżywe. I musimy te nitki zrobić też takie w takim kolorze przydymionym. I może być ton ciemniejszy bądź jaśniejszy, ale nadal w tej tonacji przydymionej. Żeby nie wyszedł taki żeby zaletni. Nie wyszedł żywy letni. I za żywy, no. 1, 2, 8, 9, czyli albo 1055. Mi się wydaje, że to bardziej mi to, bo to w grunt idzie. To. No. A to idzie, to jest nasz kolor dokładny. No. Pani Moniko, na tej palecie znalazłyśmy. Może i ten też ładnie wyglądać. Tylko wiesz, tym haftem nadamy takiego bardziej charakteru. Czy to idzie właśnie bardziej w brąz, czy to idzie bardziej w taki bordowo, różowo. Mi się to podoba. Też mi się ten podoba. No to dawaj, 1380. O, zobacz. Tak, no i to nie. Jest to 309. To tam to skreśl nawet. Tak, ja to skreślam, 309. No to zajebiście. To pięknie. Znalazłyśmy 1289 łamane na 398. Chodź jeszcze tak do okna. Tak, dnia. Dziękujemy, miłego dnia. Taką ciekawostkę wam powiem, nie wiem czy to jest dla was interesujące czy nie, ale jak my zamawiamy dzianinę pod dresem, to ta dzianina jest produkowana tylko dla nas, specjalnie na nasze zamówienie, więc my fizycznie nie możemy jej zobaczyć tego koloru wcześniej. Oczywiście jej jakość, wykończenie i tak dalej znamy, ponieważ na innych kolorach mamy próbkę, którą dotykamy i wiemy jakie to jest wykończenie. Zresztą cały czas robimy to samo wykończenie, czyli wykończenie premium. Taka po prostu bawełna jest wysokogatunkowa, ona ma wprowadzone uszlachetnienia, tak żeby zwiększyć jej trwałość, tak żeby była miła w dotyku, tak żeby się nie zaciągała i tak dalej. Co zresztą na pewno jak jesteście naszymi klientkami to wiecie, bo ja, słuchajcie, nasz dres pierwszy, który zrobiłyśmy w grudniu, czyli to jest już dwuletni dres, on wygląda cały czas jak nowy. Oczywiście to też jest zależne od gramatury. Na lato gramatura dresu będzie niższa, po prostu materiał będzie cieńszy, no bo wiadomo, nie chcemy mieć grubych dresów na lato, więc też to wszystko w dotyku będzie inne. Natomiast te uszlachetnienia są u nas w każdej dzianinie. Zawsze mamy to najwyższe możliwe wykończenie dzianiny. No ale do czego zmierzam? Do tego, że my nie widzimy tego koloru na takim dużym kawałku materiału, tylko wybieramy kolor na podstawie takiej małej próby, więc zawsze ten moment, kiedy nasza dzianina już jest na szwalni, no to jest dla nas taki też ekscytujący, bo dopiero wtedy widzimy ten kolor, wiecie, na dużej powierzchni. I często jest, słuchajcie, tak, że na takim małym kawałku ten kolor wygląda inaczej i też się tego musiałyśmy nauczyć, dlatego że na początku za każdym razem jak przyjeżdżały te kolory, to miałyśmy takie, o Jezu, on jest w ogóle inny. Teraz już wiemy, że on będzie inny i już potrafimy wybrać kolor na podstawie takiego właśnie małego skrawka i jesteśmy w stanie już wiedzieć,
że na takiej dużej powierzchni, w jaki sposób on się będzie różnił i czym się będzie różnił. Natomiast zawsze jednak jest to dla nas taki, wiecie, mały element zaskoczenia. Ale jeszcze nigdy się nie zaskoczyłyśmy negatywnie, zawsze pozytywnie, bo zawsze nasze kolory są piękne i no zawsze gdzieś tam ten proces w ogóle wyboru przez nas, tego konkretnego odcienia jest długi. My naprawdę zawsze bardzo, bardzo wiele prób mamy. Wiele prób do nas przychodzi, wiele dyskusji jest na ten temat i finalnie te kolory, które są, to są bardzo przemyślane zawsze przez nas kolory. Także my dzisiaj same zobaczyłyśmy pierwszy raz, jak ten kolor wygląda na takiej dużej powierzchni, jak te kolory wyglądają na takiej dużej powierzchni, możemy wtedy przyłożyć je do buzi i tak dalej. Zobaczyć, wiecie, jak to wygląda, bo wcześniej wybieramy je na podstawie mniejszego skrawka. Nie jest to po prostu możliwe, ponieważ my nie korzystamy z dzianin dostępnych od ręki, takich, których, wiecie, możecie sobie pojechać do hurtowni tkanin, kupić po prostu kawałek dzianiny i uszyć. Mogłybyśmy, ale to nie będzie już ta jakość. My w naszych dresach naprawdę stawiamy na jakość, najwyższą możliwą. Nie ma po prostu lepszego wykończenia dresów niż to, które my kupujemy. Zawsze też, słuchajcie, będzie się różniła dzianina w dotyku czy pętelka w dotyku w zależności od koloru, ponieważ to, na jaki kolor jest barwiona dzianina, ma też duży wpływ potem na jej użytkowanie i na to, jak ona się czuje. Także są takie kolory, które zawsze będą na przykład troszeczkę bardziej szorstkie w dotyku. Są takie kolory, które będą w dotyku wydawało nam się cieńsze. Będzie nam się wydawało, że dzianina ma troszeczkę niższą gramaturę przez to, że jest inny kolor. To jest takie trochę złudne, ale właśnie zawsze to jest kwestia tego barwienia. My teraz mamy naprawdę te kolory bardzo takie stonowane, takie czyste i gładkie. Dla mnie one takie są. Te kolory są tak dobrane, że to wszystko będzie wyglądało bardzo, bardzo z klasą. Będzie Wam pasowało do jeansów, do różnego rodzaju spodni. Też chcemy, żeby te bluzy to nie były bluzy tylko do dresów, ale również do innych stylizacji, żebyście mogły te bluzy wykorzystać jako element w stylizacjach zarówno do jeansów, jakichś szerokich spodni i tak dalej. Te bluzy z kapturem będą miały nasze totalnie nowe logo, którego jeszcze nie widzieliście, dlatego że ono powstało już w sumie jakiś czas temu, ale nie wykorzystałyśmy go w tej kolekcji, czekało właśnie na jesień. Poczekamy jeszcze, słuchajcie, na próby, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać finalnie. Zawsze robimy takie próby, bo często tak jest, że wybieramy kolory tych nitek, a potem na próby okazuje się, że one wyglądały inaczej i na przykład coś jest za jasne, bądź za ciemne, bądź za żywe, a to jest jednak bardzo, bardzo ważne. Teraz właśnie wybrałyśmy już kolory nici i będziemy tylko czekać, aż pani Monika wykona dla nas próby. Przyjedziemy i zrobimy akcent, wprowadzimy ewentualne zmiany. Hafty powstają na wykrojach, czyli nie na gotowym produkcie, a szwalnia nam już wszystko kroi. Także ten czas na podjęcie tych decyzji będzie dosyć szybki u nas teraz. Widzicie, to też jest tak, że to jest tak złożony proces, że w zależności od wielu, wielu czynników, które na to wpływają, mogą właśnie pojawić się a to opóźnienie, a to coś trzeba zrobić szybciej, a to nie ma w ogóle czasu na podjęcie żadnej decyzji. I dlatego też ta branża jest taka mocno nieprzewidywalna i troszeczkę jest jak taki domek z kart, jak się posypie jedna rzecz, to potem po prostu jak domino sypie się wszystko. I to, ile my już w trakcie naszej działalności miałyśmy takich akcji, ale też doświadczenie nam pokazało, że nie ma sytuacji bez wyjścia i zawsze sobie jakoś tam radziłyśmy. Teraz sobie radzimy już lepiej, bo teraz potrafimy już przewidzieć pewne rzeczy. Wiecie, już jednak przez ten czas, od kiedy jest Moody, naprawdę wiele się nauczyłyśmy i teraz co jest w stanie nas zaskoczyć? Aczkolwiek cały czas są takie sytuacje, że się uczymy i że pojawiają się jakieś rzeczy, a my mówimy, kurde, o tym nie pomyślałyśmy. No, ale to jest właśnie super, że jednak myślę, że cały czas możemy się rozwijać i się uczyć czegoś nowego. Lecę do domku, wracam do chłopaków, jestem już dzisiaj po pracy. Jury mi w ogóle wysyła cały czas filmik, jak Edzio się bawi z Bengalem. I to jest dla mnie niezwykle rozczulające, po prostu to jest tak słodkie. A jeżeli chcielibyście być na bieżąco z takimi rzeczami, no to moi kochani, zapraszam na mój kanał nadawczy na Instagramie, dlatego że moje dziewczyny na kanale wszystko już wiedzą, bo ja im od rana tutaj relacjonuję wszystko. Jakie kolory? Jako pierwsze jeszcze nigdzie nie pokazałam tych kolorów, ani na Instagramie, ani... no nigdzie. Tylko właśnie tam, na kanale nadawczym, także jeżeli jeszcze Was tam nie ma, to wpadajcie. Dobra, wracam na chatę. Fajnie pachnie. Tak. Boże,
Nigdy nie pomyślałabym, że shot czekoladowy będzie tak smakować. Okej. Przepyszne, jak jest z pomarańczą. Mhm. Burza to dobre. Pyszne to? Zajmuj sobie to. No pyszne to jest. My sobie wyrywamy to jedzenie z rąk. To jedzenie jest po prostu jak naprawdę z zajebistych restauracji. Jakościuba, no. Ewa miała 100% racji. No smakuje jak w restauracji, to prawda. Ewa mi tego od razu właśnie powiedziała, że jeszcze nigdy nie miała takich pudełek. I wydawać by się mogło, że te dania są takie trochę, powiedzmy, wymyślne. Ale w smaku to wszystko jest po prostu wow. Ja na przykład teraz mam kisz z kalafiorem i suszonym pomidorem. I dip czosnkowy. I powiem wam, że ja już widzę, że to jest dobry. Rewelacyjny. Kisz w akopanie będzie. Pianina. Edwarda. Rywelka. Czujesz się jak w Baczewskim w Lwowie? Tak, jak w Baczewskim, ale pyszne. Naprawdę. Pyszne, co? Mhm. Powiem wam, że właśnie to są takie połączenia. Że sama bym pewnie tego nie zjadła. Będzie coś pieczesz w piekarniku? Spójrz, spójrz. Nastawiłem saszetę. Czy ta saszeta się zrobi w końcu? Szykuję się właśnie, kochani, na event. Zaraz będę suszyć włosy. Mam już na sobie biżuterię. T-shirt jest z Lamani. I jest naprawdę spoko. Bardzo ładnie się układa. Byłam właśnie ciekawa, jak będę wyglądać w takim, bo on jest mocno szeroki na ramionach. Wydaje mi się, że jednak lepiej by w tym wyglądała wysoka kobieta. Ja mam 1,60 m, ale nie będę go zwracać, bo brakuje mi w szafie takiego czarnego t-shirtu. Niezwykłego klasyka, tylko właśnie chciałam taki troszkę albo z szerszymi ramionami, albo z jakimś takim innym wykończeniem. Wiadomo, że wyższe osoby będą w nim wyglądały lepiej, ale zostawiam. Założę sobie do niego nasze spodnie z Moody i chyba kremową bomberkę i kremowe buty. Jeszcze nie wiem. Idziemy, słuchajcie, w ogóle na otwarcie sklepu z przepięknymi rzeczami, także nie mogę się już doczekać. Moi drodzy, oczywiście Edward idzie z nami na to otwarcie. I tutaj mamy dla Edwarda również stylizację, żeby nie było, że tylko starzy o siebie dbają, to Edward również ma przygotowany outfit. Edward, wyglądasz przesłodko. Wiesz, w tym komplecie? Przesłodko. Ja też już jestem prawie gotowa. Resztę makijażu sobie zrobię w aucie, bo za chwileczkę w ogóle nie zdążymy na ten event standardowo, także wychodzimy. Moi kochani, my dojeżdżamy na miejsce. Idziemy dzisiaj na otwarcie sklepu God's Label i to jest sklep ze skórami. Tak, w ogóle w temacie skór. Przypadkowo jest u mnie ostatnio dużo tego tematu na kanale i na Instagramie. Ja uwielbiam skórzane kurtki, buty, torebki. Ta marka to jest marka ukraińska. Jej założycielką jest Ukrainka. Nie pamiętam, jak ma na imię, ale ja, słuchajcie, jak to ja kojarzę te wszystkie marki. To jest tak, że teraz sporo tych marek z Ukrainy otwiera swoje sklepy w Warszawie, w Polsce, a ja część kojarzę, no po prostu z uwagi na to, że tam jeździliśmy i gdzieś tam zawsze mi się bardzo podobały w ogóle rzeczy, które tam były i często i chodziłam tam po second handach na Ukrainie i po sklepach, bo uważam, że jeżeli na przykład chodzi o skóry czy o kożuchę, no to tam jest nieporównywalny wybór. Raj. Tam jest raj po prostu. Także jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Mało jest takich miejsc z fajnymi skórami, w fajnych takich fasonach, które nie są takie, wiecie, typowe, sieciówkowe, tylko właśnie oryginalne, takie, które są troszeczkę bardziej modowe. Słuchajcie, makijaż samochodowy to ja opanowałam do perfekcji. Proszę bardzo. Jesteśmy trochę spóźnieni, bo generalnie to było od 16 do 19, jest 18:17, ale no jeszcze mamy 45 minut jeszcze, do 19 jest czynne. Potem Jury mnie podrzuci do Palomy na Chorzej i o, to w ogóle bliziutko, co? Może wszystko bar się... Pacyfik jest, jak ja dawno tu nie no, byłem. Tak bym się nie, chciał wybrać. Julka, musimy iść na randkę. Ja dzisiaj, słuchajcie, w ogóle wychodzę. Ja mam wychodne dzisiaj. Nie pamiętam, kiedy ostatni ja raz miałam taki czwartek, wychodny. Ale się tak cieszę, że wychodzisz. Ty no naprawdę. Się ja się cieszę, że wychodzisz. Ja się tak cieszę, że ty wychodzisz, że ja zostanę sam z nim, że sobie go umyję, ogarnę, będziesz położę go spać. Ja na przykład ja bardzo lubię ten czas. No ja tak samo właśnie, jak ty wychodzisz, nawet ja czy jesteś na lubię. Siłowni czy gdzieś. Znaczy, bo ja częściej wychodzę niż ty. No tak. Ja mam piłkę nożną, siłownię, tak, tutaj mam coś tam, znaczy mam piłkę nożną i siłownię zazwyczaj, nie? No, czasami z chłopakami się umówię, no ale to my to, wiesz, dorosłe życie prowadzimy, więc umawiamy się od czasu do czasu. No teraz jesteśmy umówieni na pokera. No, a faktem ja za bardzo nie wychodzę. No, musisz częściej wychodzić, moim zdaniem. Ja w ogóle dzisiaj takie miałem przemyślenie, że ty musisz częściej wychodzić.
Ty najczęściej wychodzisz, to wychodzisz do pracy. No ja do pracy Rado. Wychodzę. No. A to jest fajne, na przykład, że idziesz wieczorem, no że jak go wykąpi, ale on pójdzie spać, ja a ja na sobie... przykład szczerze no. mam już coś takiego, że jest mi przykro, że z wami nie będę. A mi w ogóle nie jest przykro, że no, z wami nie będziesz. No dzięki. Cieszę się, że wyjdziesz. Naprawdę, autentycznie ci mówię, że się nie, no ja też powiem wam, że cieszę się, że wychodzę. A w ogóle to wychodzę z Martyną i z Asią, dlatego że robimy pożegnanie Martyny, ponieważ Martyna na 2 miesiące wyjeżdża. Kopcia z Łodzi. No, także wychodzimy sobie, idziemy do Palomy, zjemy coś, napijemy się bezalkoholowego aperolka i tyle. Tyle jest bezalkoholowy aperol, moi drodzy, który jest zajebistym, który smakuje dosłownie tak samo jak alkoholowy, nawet moim zdaniem trochę lepiej. O, lubią cię dzieci. Pewnie, że tak. Buźka? Tak, się uśmiecha. Tak? No. Cymaj, cymaj, nie pustaj. Fajna ciocia. Buźka? Jestem kurtki po wzymierze. Dobra? Edward idzie na inwę. A co? Edward idzie na inwę. Moi drodzy, witam się z wami kolejnego dnia. Super wczoraj spędziłyśmy wieczór z dziewczynami, ale powiem wam tak. Ja nie wiem, jak ja mogłam kiedyś imprezować. Naprawdę, ja teraz zachodzę w głowę, jak ja mogłam z Jurim na te jego wszystkie grania, jak jeszcze był DJ-em jeździć, pić tyle alkoholu. Wczoraj miałam w planach pić bezalkoholowego aperola, ale nie było bezalkoholowego aperola. A szczerze mówiąc, żadne inne drinki, jakieś takie bezalkoholowe, to mi nie smakują, bo są po prostu za słodkie. Edward generalnie powędrował tutaj do mnie, bo jest obok mnie i mi przystawił statyw, tak? Boże, rybuś, zaraz ci wezmę na kolana, tylko nałożę puder, dobra? Ale wracając, to nie było wczoraj bezalkoholowego aperola. No więc napiłam się wina. Nie, że jakoś dużo tego wina wypiłam. I normalnie wiecie, że... Czuję po prostu to i czuję się dzisiaj kiepsko, w sensie nie mam kaca ani nic. Po prostu wiecie, nie to, że mam jakiegoś kaca czy coś, ale tak czuję się taka... Jezu, nie wiem naprawdę, jak ja kiedyś imprezowałam. Po prostu chyba mój organizm się odzwyczaił od alkoholu. Byłyśmy w Palomie na ulicy Wilczej i pierwsze raz w życiu w ogóle jadłyśmy z Martyną mac and cheese. Naprawdę nigdy tego nie jadłam. I nigdy już tego nie zjem. Było strasznie takie... Ogólnie nie było to złe, ale na pewno nie jest to coś, co ja lubię i to nie jest mój smak po prostu. Chociaż jakby przyrządzone było fajnie. Ja już od naprawdę długiego czasu alkohol piję bardzo tak sporadycznie i w takich ilościach też bardzo symbolicznych. No i to jedynie na wyjazdach. Powiem wam, że naprawdę super nam się w ogóle tak żyje. I jak sobie teraz pomyślę, jak było kiedyś, wiecie, jak jeszcze Jury był DJ-em, jak nie było Edzia i tak dalej. Robaku, chcesz iść do mnie na kolana czy nie? Decyzja. Siedzi teraz, słuchajcie, pod krzesłem. Ale wracając, to naprawdę fajnie się żyje bez imprez, bez alkoholu i w ogóle jakby cieszę się, że wyrośliśmy z takiego trybu, w którym był czas, że naprawdę byliśmy. Widzisz, jak jesteś ładnie ubrany dzisiaj? Czy ty to widzisz, Edward? Idziemy sobie zaraz na jakiś obiadek. Spędzimy sobie, tak wiecie, rodzinnie czas, tak? Może odwiedzimy prababcię dzisiaj? Co ty na to, Edward? No. Jestem bardzo elegancki i idę na randkę. Z tatą i z mamą. Idziemy na rendezvous. Idziemy, moi drodzy, do restauracji Munia. To takiej chyba jednej z naszych ulubionych. Tak. Na pewno myślę, że jest z naszej pierwszej piątki, jeżeli chodzi o Warszawę. Dawno nie byliśmy w sumie, nie? Tak, no. Ej, w ogóle hit, słuchajcie, ostatnio byliśmy w starym domu na obiedzie, w którąś niedzielę. Tak. I zostawiłam tam torebkę, pustą. Bo wzięłam jakoś telefon do kieszeni, tak, tylko pomadka była. Zadzwoniliśmy od razu dopytać, czy ta torebka tam jest, no i oczywiście była. Ale mieliśmy problem jechać i finalnie jakoś tak wyszło, że nie pojechaliśmy. 2 tygodnie tam leżała. 2 tygodnie moja torebka leżała w starym domu. Tak jest. To się zdarza najlepszym. Tato, dawaj jedzenie, dawaj! Ciulek śpi. No a my włączamy Top Model. Czy to nie jest w ogóle idealne połączenie? Pizza i Top Model. Czy ja na ostatnim filmie nie mówiłam wam, że chcę wrócić na treningi? Tak a po tej pizzy. Ale wracam, słuchajcie, już nawet rozmawiam z trenerem i ustalam potencjalne godziny i terminy. Bo Jury powiedział mi, że jak na sztywno mnie ustalę, to nie będę teraz chodzić. Wiecie, jeszcze te kilka miesięcy temu było mi zdecydowanie łatwiej, bo Edzie trochę więcej spał. I był mniej taki aktywny w ciągu dnia, więc też mi było łatwiej tak nawet psychicznie
po prostu wyjść z domu i nie spędzić z nim powiedzmy tej godziny, tylko spędzić go na siłowni, no bo wiedziałam, że albo będzie spać, albo po prostu będzie sobie chillować na spacerku i tak dalej. A teraz jak jest już taki komunikatywny i bawimy się i w ogóle, to szkoda mi tego czasu, no. Ale zmobilizowałam się, Jury mnie trochę zmobilizował, ja też zresztą czuję. Po pierwsze czuję fizycznie, że moje ciało robi się takie, wiecie, takie, jakie bardzo bym nie chciała, żeby się zrobiło, bo zawsze bardzo w sobie ceniłam to, że jednak po prostu moje ciało zawsze było wysportowane, bo zawsze uprawiałam sport i nawet jak miałam plus kilka kilogramów, nawet nie kilka, bo najwięcej miałam plus 15, to nadal moje ciało było jędrne, było takie, wiecie, zbite, fajne i tak dalej, a teraz po prostu już widzę, to też jest wiek na pewno, że wiecie, to już się takie wszystko o, no więc muszę coś z tym zrobić, ale jak na razie zjadłam pizzę. Ale ja zawsze powtarzam, że w życiu i w diecie również najważniejszy jest balans, także dzisiaj pizza, jutro wracamy do pudełek, które są przegenialne i naprawdę zachęcam Was do skorzystania z mojego kodu, który macie w opisie, kod Contigo, bo naprawdę diabeł z pudełka to jest po prostu sztos i spróbujcie sobie chociaż na kilka dni i same się przekonacie, że jedzenie jest przepyszne. Ja teraz miałam dietę wege z rybami, ale zmieniam ją na dietę o niskim indeksie glikemicznym. No, a teraz moi drodzy, będę się z Wami żegnać, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych vlogach i uwaga, widzimy się w wyprawce, dlatego że mam już zaplanowany dzień, wszystko zrobimy dogadane wtedy, kiedy będę nagrywać, także nie wiem, kiedy uda mi się zmontować, ale na pewno nagrywam we wtorek, także prawdopodobnie pojawi się film w czwartek, także dla wszystkich, którzy czekają, to maksymalnie w czwartek wyprawka się pojawi. A teraz miłego wieczoru Wam życzę, buziaczki, siadam do montażu tego vloga. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!